Cześć wszystkim. Dzisiaj na warsztacie Ford Kuga 2014 rok 1.5 EcoBoost, w którym mamy na zimnym silniku nierówną pracę silnika, kopcenie na biało z układu wydechowego i ubytki płynu chłodniczego. Zaraz się biorę, wyciągam silnik, zobaczcie, śladu po płynie chłodniczym nie ma i pokażę Wam, gdzie ten płyn ląduje, bo pomimo tego, że silnik spala na pewno jakieś ilości płynu, to mamy podwyższony stan oleju. Wyciągniemy miarkę. Widać, nie widać, chyba widać. Prawie dwa stany oleju, czyli miesza nam się olej z płynem chłodniczym. Nieciekawie to wygląda. Prawdopodobnie jest pęknięta tuleja. Silnik od Forda już wyjęty. Ściągam zaraz instalację elektryczną, skrzynię biegów, turbinę, wieszam go na stojaku i będę go powoli rozbierał. Ale teraz Wam pokażę jeszcze. Zobaczcie, tutaj mamy kolektor ssący. Patrzcie, ile oleju. I wszystkie te EcoBoosty mają olej w kolektorze ssącym. Warto jest to raz na jakiś czas wyczyścić. Jak widzicie, silnik już wstępnie rozebrany, zamontowany na stojaku. Przed rozebraniem wszystkiego zdjęciem głowicy zawsze sprawdzam ustawienie rozrządu, żeby się później nie okazało, żeby nie popełnić po prostu jakiejś gafy. Sprawdzam, jak się rozrząd ustawia, jak go ustawić i czy jest w ogóle poprawnie ustawiony. Tutaj w tym samochodzie klient napisał mi w zleceniu naprawy, że rozrządu mam nie wymieniać, ponieważ rozrząd był niedawno wymieniany. Zaraz Wam coś pokażę. Zobaczcie tutaj, pasek przypalony, o coś widać, że o coś tarł, ma wytarty rowek i ten rozrząd zostanie wymieniony również. Czegoś takiego nie można ponownie zamontować. Wał korbowy mam już zblokowany, stoi na blokadzie. Już zakładamy blokadę na wałki rozrządu i wszystko Wam pokazuję, bo ten rozrząd jest źle ustawiony. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Znakami blokadę, strzałką do góry, znakami do siebie zawsze montujemy i blokada nie wchodzi. Ale jak wezmę blokadę, odwrócę w drugą stronę, pyk i blokada siedzi. Po prostu ktoś się pomylił podczas montowania, dokręcania tych kół zmiennych faz rozrządu i jest to źle ustawione. Poprawię to oczywiście, ale najpierw ściągnę głowicę i zobaczę, co z tym silnikiem się dzieje. Silnik od Forda rozebrany. Jest już diagnoza, co było przyczyną ubytku płynu chłodniczego i dlaczego ten płyn chłodniczy przedostawał się do oleju. Tu mamy rozebrany blok, tu leży głowica. I tu mamy wszystkie części, czyli tłoki, korbowody. I teraz, co się stało? Obstawiałem, że jest pęknięta tuleja, ponieważ w tych silnikach nagminnie pękają tuleje. Ale zanim pęknie tuleja w takim silniku, najczęściej puszcza uszczelka pod głowicą. I tutaj w tym przypadku puściła uszczelka pod głowicą na dwóch cylindrach. Tuleje nie są pęknięte, nie widać bynajmniej. Ale widać, w którym miejscu puściła uszczelka. Postaram się Wam to pokazać. Tutaj takie ciemne miejsce. Jedno. Na drugim cylindrze i na cylindrze numer 3. Po uszczelce też widać, że tutaj były przedmuchy. Tak samo po tłokach. Tłok z cylindra numer 2 umyty i tłok z cylindra numer 3 również jest umyty. I teraz co będzie robione? Obrobimy głowicę standardowo, blok zostanie splanowany i zostaną wymienione tłoki. Pomimo tego, że te tłoki są dobre, ja je mierzyłem, one trzymają wymiar. Ale dlaczego zostaną wymienione? Bo te silniki mają jeszcze jedną wadę. Pękających tłoków. I może się okazać, że złożymy silnik na starych tłokach, klient pojeździ miesiąc, może dwa, a może dwa tygodnie, a może pół roku i pęknie tłok. Nie chciałbym czegoś takiego, dlatego profilaktycznie zostaną wymienione tłoki. Obrywają się półki tłoka w tych silnikach. Miałem taki silnik u siebie już z obrywanymi półkami tłoka. I wszystko jest dobrze, jak ta półka się oberwie i spadnie nam do misy. A gorzej jest, jak się zaklinuje i po prostu poharata nam cylinder. Także tłoki zostaną wymienione.
blok obrobiony, tak jak i głowica. Na to oczywiście nowy rozrząd, wszystkie uszczelki, uszczelniacze składamy i silnik będzie hulał. Blok od EcoBoosta już na maszynie, właśnie go planuję i już Wam pokazuję, jak się opuściły tuleje. Zobaczcie, tu mamy ładnie zabielone, tą stronę również, a tuleje są niezabielone. I teraz widać ewidentnie, w którym miejscu puściła uszczelka. Proszę bardzo, tutaj, tutaj. Zobaczcie, planujemy, zobaczymy, czy zabieli. Mało będzie. Jeszcze ze dwie seteczki trzeba będzie podkręcić. Nie rocz. Blok już umyty, splanowany. Zaraz będę wszystko montował, ale chciałbym Wam coś pokazać. Mamy tutaj autodatę. I zobaczcie, co tutaj jest napisane. Pokrywa łożyska stopu korbowodu. Nie demontować wału korbowego i zespołu dolnego bloku. Pokrywa głównego łożyska. Nie demontować wału korbowego i zespołu dolnego bloku. Ponieważ Ford nie przewiduje regeneracji tych silników. Nie ma dostępnych z oryginału chyba nawet panewek. Trzeba wszystko z zamiennika. Dlatego nie udostępnia momentów dokręcania stóp głównych, ani stóp korbowodów. Ja wiem, jak to dokręcić i to złożę. Dla Forda wymienia się oto ten cały element z wałem korbowym. Przychodzi, zamawiamy, przychodzi nowy, kręcimy głowicę i silnik według nich jest naprawiony. Dół silnika już poskładany. Zamontowany wał, skręcony, zamontowane nowe tłoki. Ponieważ tłoki w tych silnikach też mają wadę, obrywają się półki tłoka. Wszystko poczyszczone, poskręcone, poskładane. Teraz biorę się za głowicę, która leży tu. Zostanie umyta. Sprawdzę szczelność zaworów. Jeżeli będzie ok, to tylko umyję, wymienię uszczelniacze zaworowe, ustawię luzy zaworowe, splanuję i zakładam. Głowica gotowa do montażu. I zaraz Wam coś pokażę, dlaczego trzeba wszystkie części sprawdzać przed zamontowaniem. Ponieważ jakość części motoryzacyjnych jest bardzo słaba. Tu mamy uszczelniacz zaworowy, oryginalny z tego samochodu, zdjęty z tej głowicy. Przychodzi 16 uszczelniaczy zaworowych zapakowane w worku. Oczywiście worek już gdzieś ktoś kiedyś miał w swoich rękach. Przychodzi 16 uszczelniaczy zaworowych, z czego od razu na pierwszy rzut oka widać, że jeden uszczelniacz jest inny. Oto ten uszczelniacz, który w ogóle nie pasuje do tego samochodu. Wygląda podobnie, ale on nie pasuje. To jeszcze możemy przeżyć, bo to widzimy od razu. Ale przychodzą części uszkodzone. Zobaczcie, jak wygląda sprężynka na tym uszczelniaczu zaworowym. Przecież ten uszczelniacz nie nadaje się do montażu. Zobaczcie. Ten uszkodzony, ten tutaj. Też już coś się tam z nim zaczyna dziać. O, ten jeszcze może być, ale ja go też wymienię. Czyli trzy uszczelniacze, musiałem na trzy uszczelniacze dodatkowo cały dzień czekać, bo nie mogłem skończyć głowicy. Przecież to jest tragedia. W każdym bądź razie głowica gotowa, splanowana, szczelność zaworów sprawdzona, wymienione uszczelniacze zaworowe. Tu już mamy gotowy blok z nowymi tłokami, skręcony. Zakładamy głowicę teraz. Głowica już zamontowana, tak jak i wtryskiwacze, świece, pokrywa zaworów, założony nowiutki rozrząd. Teraz składam obudowę rozrządu, turbinę, zakładam kolektor sący, zakładam skrzynię biegów, elektrykę i będę montował silnik do karoserii. Ale zanim to zrobię, jeszcze Wam coś chciałem pokazać. Bo znowu miałem wadliwą część podczas składania, wyłapałem wadliwą część podczas składania tego silnika, a mianowicie chodzi uszczelkę pod chłodniczkę
oleju. Tu już jest zamontowana oczywiście druga uszczelka, w sumie to trzecia. Sprawna, dobra. A tu jest nowa uszczelka. Zobaczcie, w tym woreczku już wyciągam i Wam wszystko pokazuję. Jak są wykonywane teraz części. Z jaką jakością, jaka jest kontrola w ogóle jakości. Musicie, słuchajcie, ja się ostatnio boję składać silniki, bo nie ma z czego. Wszystko oglądam po 100 razy, sprawdzam. Zobaczcie, to jest uszczelka, która ma utrzymać ciśnienie oleju. Patrzcie tutaj. Nie wiem, czy akurat będzie widać. Może ją tu położymy. Zobaczcie. Jak jest odlana. Tu jest normalnie dziura. I to miało trzymać ciśnienie oleju w chłodniczce olejowej. Katastrofa. I to jest nowa uszczelka. Wyjęta z opakowania. Na całe szczęście wychwyciłem to i nie zamontowałem. Widać? Widać. Silnik poskładany. Wszystko wróciło na swoje miejsce. Zaraz wkładam go do karoserii. Niedługo będzie pierwsze odpalenie. Silnik do Forda zamontowany, wszystko poskładane, poczyszczone, płynu chłodniczego już nie ubywa. Teraz autko zapalimy. Silniczek chodzi równo, ładnie. Niestety na nagraniu będzie słychać straszny terkot. Taki urok tego silnika. I kamera strasznie wyostrza dźwięk, musicie o tym pamiętać. Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam wszystkich!